Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Inscription. Spotkanie numer bodajże 4. I tak, dziś bierzemy się ponownie z okropnym, ale to bardzo okropnym gościem, co to nazywa się Angler, jeśli się nie mylę, czyli ten rybak, czy może to był Fisherman, nie pamiętam. Mniejsza. Tak wygląda nasza talia. No i tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, po prostu idźmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może tym razem przeżyjemy jego spam tymi... jak to się nazywa? Spam niedźwiedziami? Chociaż nie rozumiem, skąd nagle niedźwiedzie. Ale dobra. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Stwierdziłem w sumie, że jeśli dzisiaj to przeżyjemy, to zobaczymy, jak działają mrówki. A jeśli tego nie przeżyjemy, to i tak zobaczymy, co, jak działają mrówki, więc no. A póki co tak. Łoto mocno przylegało do twoich stóp, zmuszając cię do zwolnienia tempa. Jakiś okropny smród spowodował, że cisnęło cię w żołądku, a woda napływała ci do oczu. To była to były gnijące ryby, które stały z gałęzi wokół ciebie. Wielki mężczyzna podszedł. Idź łowić. Tak, idź łowić. Dokładnie. Nie wiem, czy to Fisherman Angler, czy jakoś tak. No, nie wiem, czemu. Ale dobra. Co my tu mamy na start? Kingfisher, dobra. Idealny stwór. A do przetestowania czegoś tak nie mamy. Super. Chciałem przetestować, jak działa morze. Nazywało. Jeszcze to była taka jakaś chyba dziwna larwa, czy coś mam chyba w talii. Jeśli nie mylę, chciałem zobaczyć, jak ona działa. A tutaj idealnie jest miejsce, bo ona się rozwija powoli. Bo wiecie, no, na początku jest 0-1, tutaj nigdy by nie zginęła, więc idealna sytuacja, no ale trudno. I teraz tak, mamy dzieciaka 13. Jak działał? 1-6, okej. Okay. Dobra. To teraz dostawiamy jeszcze to. Tak, tak. Aktywujemy dzieciucha. No i mamy parę rzeczy przygotowanych. Mógłbym uśpić dzieciucha znowu jeszcze rozkładając to, ale ne. Nie robimy tego. Póki co tak i... Kolejny Kingfisher. Nieświeże ryby. Trudny wybór. Okej, znowu coś takiego dziwnego. A weźmy tutaj kartę, może coś fajnego dostaniemy. Zagrajmy oposa. Tylko tyle. Chcę po prostu zobaczyć, o co tutaj chodzi, wiecie. A opos jest 1-1, więc nawet jeśli, nie wiem, no, mi go zniszczy nagle, to nie będę płakał. Świeża. Wybrać. Ten wybór. Okej, i co tu się stanie się? Nie wiadomo, okej. Idź łowić. Spójrz. Jest tutaj trzecia gadęca karta, gdzieś. W okolicy. Osobiście nienawidzę tego gościa. Największy zabójca zabawy, coś tam, ale... ale on jest tym z planem, żeby... rzeczy wróciły do normy. Jakoś tak to chyba było? Nie wiem. Ale mniejsza. Okej. Czyli nie wiadomo, co to robi. Super. Czy jest sens tutaj teraz kogoś wystawiać? Lepiej może... zostawić dzieciucha. Nie, no dobra, zostawimy jak jest. Zyn i... łowić. 4-2! Okej. Już rozumiem, na czym będzie polegała trudność tego wszystkiego. To? No nie jest za dobrze. Ale musimy wystawić cokolwiek. Potrzebujemy, wiecie, po prostu... blokady, przeżycia i w ogóle. Chociaż... wygraliśmy! Okej, wygraliśmy.
Czyli, ale chwila, to razem nie były niedźwiedzi, to czemu ostatnio były? Potrzebujesz ognia? Światła? Ciężko wytłumaczyć, ale chyba bardziej ognia. Ja cię wiem, Grizzled Angler, czyli jednak Angler, okej. Okay. Też nagrodę, czy tam wybierasz nagrodę i co my tu mamy? Dzieciak 13, kolejna taka dziwna larwa, albo Long Elk. Nie mamy Long Elka, więc wezmę Long Elka. Wiecie, trujące, przesuwające się i tak. Czy myślałeś nad tym, żeby użyć jednej z zdobyczy anglera, czyli rybaka, można tak powiedzieć, jako posiłku? Ale ten okropny smród... Już się domu ucieszy, to kiepski pomysł. Obiad będzie musiał poczekać. No dobra. Odbierz, że pomyślę. Mroźny podmuch wiatru pojawił się. Nieprzyjemny. Aha, czy tam dostał się do twoich płuc. Bardzo nieprzyjemny. Okej. Piękno spadającego śniegu niestety nie dało rady odwrócić twojej uwagi od mrozu w twoich kościach. Zniosłeś się na śnieżną linię, czy tam na linię śniegu. Okej, tutaj mamy już challenge'a. Tego wybierz coś, żeby coś się stało. Tu mamy po prostu kartę. Inne rzeczy. Ale zanim to, to zgodnie z obietnicą... Ale nie wiem, co to robi. Ale tak, zgodnie z obietnicą moją przedchwilową... Bierzemy mrówki. Oho. Naprawdę niesamowite stworzenia te mrówki. Bardzo dobrze. Dodam je do twojej talii. I udostępnij je przyszłym pretendentom. Okej, nie, dobra, jest kolejne. A... Ja chcę to teraz rozwiązywać, czy nie? A... Jest sens to rozwiązywać. Moglibyśmy tylko, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Mógłby być sens tego wszystkiego. A, okej. Okay. Może chociaż zobaczmy. Wiecie, nie będziemy brać, ale chcę zobaczyć i... 4. Dobrze, dobrze. Ale jeśli 4, to, to nie do końca rozumiem. Tego nie można ruszyć, to... Jak spowoduje 3. Tak to jest. A tak? 4. Nie rozumiem. Ciągle jest pokazane 4. Tutaj też 4? I nagle jest 5. A. Dobra, nie ogarniam, ale... Ale tak... Po prostu rozwiążmy to. Nie będę teraz tego brał, wiecie. A kiedy indziej to wezmę? To musi być... A to musi być, okej. Okay. Daję 2. Też daję 2. Po co w ogóle to można dać wrogowi? Sens jest czegoś takiego. Działanie tych znaków oczywiście znam, ale... To musi być i to musi być. To ja już nie rozumiem. To nie ma sensu. Tak to tak zrobię? Nie. Okej, okay, dobra. Nie marnujmy może całego odcinka, no co, chociaż... Dobra, przyznam szczerze, to jest dla mnie takie... Trochę męczące, bo ja chcę znać odpowiedź na to.
dwa i tak dwa. Ale to wygląda, jakby tego się nie dało zrobić. Przez to. Proszę. Dwa. Dodamy to. I tak. To. I co teraz nagle ma się stać? Dwa. No widzicie? Tego się nie da zrobić. Weźmy magicznie to coś zmieni. Nie. Nadal jest dwa. Tutaj też jest dwa. Jak widzicie. Teraz też jest dwa. A teraz? Dwa. No tego się naprawdę nie da zrobić. A teraz jeden jeszcze, co ciekawe. No dobra, teraz... ja już nie rozumiem. Chyba będę musiał nad tym mocniej pomyśleć kiedy indziej. Dobra. Więc mając mrówki, może zobaczmy w ogóle jak one działają, bo gdzieś tutaj powinny być jakieś informacje o mrówkach. Przynajmniej wiecie, mnie się tak wydaje, że powinny gdzieś być informacje. Bo tak grzebałem, robiłem byle co. A nawet nie sprawdziłem, okej. Okej, dobra. Już rozumiem, jeśli gdzieś jest taki znaczek, to po prostu wartość danej rzeczy będzie równa ilości mrówek, które posiadamy. Ciekawe. Ale okej, idziemy tutaj na jakiegoś challenge'a, bo to jest bestia specjalna. No i zobaczmy, co będzie. Wyzwanie kości. Trzy karty muszą kosztować co najmniej 5 kości. Nie. Wyzwanie życia. Trzy karty muszą mieć co najmniej 6 życia. Mhm. I... test mądrości muszą mieć wszystkie. Sigila. Tutaj nie mam żadnych sigili. Ale tak. Nie mam całkiem sporo. To byłoby... Można powiedzieć, że najprostsze, ale z takiej strony też najbardziej ryzykowne. Weźmy życie. Niech wyzwanie, czy test życia się rozpocznie i... No, udało się. Trzy z mrówczej królowej, dwa z bullfroga i dwa ze szczurka plecakowego. Udało ci się. Co możemy wziąć? Okej. Bonking. Weźmy to, bo to daje dużo kości, a mamy parę rzeczy, które kości chcą. Okej, mam też przedmioty, więc nie wiem co zrobić, ale idziemy, bo nie ma innej opcji. Okej, twój plecak był pełny, ale jakieś małe stworzenie podeszło. Jej, kolejny plecakowy szczur. Zapominam o tych przedmiotach tak totalnie. Natomiast nie kojarzę tego, chociaż może kojarzę, ale nie pamiętam. Nie wiem, mniejsze. A jakie mamy rozdanie? Wiewiórka, alfa, cztery kości, rzecz na coś i strange larva. No nareszcie, strange larva. Mam tu akurat pięknego, zamrożonego posa 0/5, więc... A nie, to było 0/3. Okej, pomyliłem się w takim wypadku, wydawało mi się, że to był 0/1. Naprawdę. Nic, a nic się nie zmieniło. Po prostu 0/3 dalej. Dobra. Skoro tak ma być, niech i tak będzie. A póki co niszczymy tamto. Tutaj znika. 2/3 sruwak, 2/3 sruwak. No, super. I... 7/3. 7/3. Czy wy to widzicie? Ja tutaj po prostu... Wygrałem życie. Po prostu nie ma szans, żebym już to przegrał. Patrzcie. Wow. Okej, chciałem sprawdzić sobie tylko głupią larwę, a tutaj nagle odkryłem coś takiego potężnego. No i patrzcie, to dalej. Strasznie wielka. Zabrudzona i zapchana, ale fajnie jest. Dobra. Nie wiem szczerze co teraz. Ale tu chyba widzę tego pułapkę, czyli tego chyba to był trapper. Jeśli się nie mylę, u niego chyba też skór się kupowało, więc czemu nie? Pójdziemy, może jeszcze u handlarki, więc coś fajnego weźmiemy. I się napotkamy. I tak, wróbel, tu mamy... O! Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mamy tutaj stworzonko, które się przesuwa, jest 1/3 i bije po boki. Fajne, albo River Otter. Weźmiemy to.
Znaczy dwa co prawda, ale mamy parę sposobów. A teraz idziemy tu i zobaczmy co to za miejsce, bo w sumie nie wiem i... A, dobra, to jest to... A. Czy jest jakiekolwiek rzecz, której bym chciał się pozbyć z Italii? No i tak średnio, ale dobra. Jednego takiego szczurka może. Co to da? A no tak, tutaj to przecież jedną kość więcej mam na start. Średnio. Nie pamiętałem tego znaku niestety, ale... No cóż, no przeżyjemy. A tutaj co, co to jest? Jakby już tego typu mieliśmy coś takiego typu kiedyś, ale nie pamiętam. Znowu ja. No. A czy jego te rzeczy mają... Byłem ogony? Okej, czyli to powoduje, że jego karty będą mi w tym razem ciągle gubić ogony. Trochę takie meh. I niesprawiedliwe mnie się wydaje, ale niech będzie. Złe zagranie? Złe zagranie? Ja ci dam złe zagranie, ty łasico ty. Bardzo dobre zagranie. Dobra, jednak to było złe zagranie. Miałeś rację. No i patrzcie. Long Elk. Tutaj wygląda inaczej niż tam. Dobra, wiewióra. O cholera. Cholera, teraz chyba to pełno 2 na 4 stworzeń. Przegram. Ja to przegram. Nie. To pomoże? Tak, pomoże. Pomoże. Jedno z tych 2 na 4 usunąć, więc niech będzie nawet to. Okej, okay, co tu jeszcze mam takiego? Wiewióra, czy ta wiewióra coś zmieni? Ano zmieni, chociaż... A, nie szczyg... Nie? Chyba coś zepsułem. Dobra, już jemy wszystkiego. Ja nie chcę przegrywać po prostu. Tego się pozbądźmy. Czemu nie? Co? 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 Co tam się stanęło, bo ja w ogóle nie rozumiem. Miałem nadzieję na więcej. Nie, ale serio, wytłumaczy ktoś, co tam się stało, bo ja tego nie rozumiem. Ale dobra, mniejsza. Dobrze, pamiętałem, że to będzie trapper. Moje skóry są czyste. Jedna darmowa, jak zawsze. A, i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Weźmiemy złotą, bo za złotą fajne rzeczy są. No i niestety tylko tyle, bo nie jesteśmy więcej. Dziękuję za wsparcie. I teraz tak, ognisko albo to. Oczywiście, że idziemy tutaj. Bo zmarnowałem wszystkie rzeczy i teraz tak. Ten żałosny opos. Ale już to miałem chyba. A mniejsza. I tak, weźmiemy tutaj tą kozę. Tutaj kości, a tutaj... Chyba powoduje, że wszyscy latałem przez jedną rundę, jeśli się nie mylę, więc wezmę to. No, idziemy na zwykłą walkę, którą pewnie i tak przegramy w jakiś głupi sposób. I... Porki. Czyli, żeby wygrać z Porcupine'em, musimy rzucić coś lepszego. Dobrego w sumie tu nie mamy, więc niech będzie wiewiór. I wydra rzeczna. I tak najlepsze, co mogę zrobić. Mogą w sumie zrobić to na odwrót, ale trudno. Kosa warto rzucać? Na razie nie. Chodź w ten sposób powoli. Chociaż podejrzewam, że i tak pewnie w jakiś głupi sposób przegramy i... plecakowy szczurek. Okej. Okay.
Dobra, to było głupie. Dobierzmy jeszcze coś, może dostaniemy jakieś lepsze, oczywiście. Gwiezdny klucz, który bije na boki. Jest 4 na 6, oj, idealnie. Proszę. Mamy ratunek. Chwilowy, bo chwilowy, ale mamy. Chociaż... Nie, ja głupi jestem. Teraz przegramy. Nie! Nie wierzę w to, że... Ech. Trzeba było grać jak już będę trochę bardziej przebudzony niż teraz. O, nadszedł czas, byś przeminął. No niestety, porażka. Znowu. Smutek. Po prostu smutek, nic więcej. Zostań tutaj, nie musisz się ruszać. Obawiam się, że jeszcze nie umarłeś. Nie ruszaj się. Ach. Gdzie dałem tą swoją kamerę? Mam w sumie aparat, ale okej, dobra, mamy i co teraz? Nie rozumiem. Hipotetyczne, czy tam bezsensowne. Myślałeś, że naprawdę zostawię w środku film? Masz w ogóle pojęcie, co ta kamera jest w stanie zrobić? Oddaj mi ją. Mamy tu wspomnienie albo pamiątkę, jak złotych są do utworzenia. Tylko zobaczcie, tam widać coś na kształt jakiejś brody? Chyba? Ale mniejsza. Spójrz, czy tam podziwiaj, oto twoja karta śmierci. Powinniśmy zacząć ją wypełniać. Okej, czyli w sumie to samo. Wybierz kartę, z której chcesz pobrać koszt. Oczywiście, że jedynka. Jeden kosztuł z dzieciaka 13. Okej. A teraz następna. Wybierz, z której chcemy wziąć moc i życie. Nie chcę być zależny od mrówek. Więc 3, 2. Zwi. Okej. Teraz wybierz kartę, z której weźmiemy sigile. Podwodne, to mogło być fajne, ale nie, tutaj alfa. Będziemy mieli powracanie do ręki i jeszcze wzmocnienie pozostałych. Sigil, czyli znak albo pieczęć lidera i pieczęć dotyku śmierci z alfy. A nie, dobra, to jest, że jesteśmy trujący, dobra. Nigdy nie spytałem cię o twoje imię. Dobra, druga karta, to niech będzie... Stefan, bo to byłem totalnie miłopem, więc jełop Stefan. Okej. Okay. Jedna rzecz teraz pozostała. Muszę uwiecznić twój wygląd. Czy ten twój wizerunek. Powiedz, ser. Trzeba inaczej uśmiech. Jak chcesz tak, chcesz to określić i co teraz? Patrzę, to naprawdę widać jakoś jakby część jego twarzy nagle. Miałem takie wielkie nadzieje względem tego ostatniego. Zatem w ogóle będę się przejmował tym, żeby próbować się uczyć. Ty będziesz się uczył, jak będziemy iść. Albo zginiesz. A, prezent od rybaka. Widzisz, był ostatnio pokonany i... Chcę się odpokutować, coś takiego. To byłoby dosyć niefortunne, jeśli byś przegrał z poszukiwaczem, zanim będzie miał on szansę. Hak jest potężny. Możesz ukraść jedną z moich kart przy jego użyciu. Okej. Okay. Tego też powodu nie znajdziesz żadnych innych wzdłuż ścieżki. Używaj go mądrze. A, okej. Okay. Okej. Okay. A, przy okazji jeszcze jedna rzecz.
Tak tylko szybko powiem. Wydaje mi się, że w takim razie może to była ta zdolność tego rybaka, że on kradł nam kartę. No, w sumie tak. Wygląda na to, że ten kochaniutki, śmierdzący robak znalazł jakąś swoją trasę tutaj, czy sposób się przedostać. Ale to tylko detal, więc niech tak zostanie. Okej, czyli takie karty mam. A, jakieś nowe coś. Ale tak, zanim coś nowego. To tak. Albo w ogóle patrzę, znowu teraz jakiś inny układ. Zanim coś nowego, to skoro przegraliśmy, to weźmy coś nowego. Interesujące. W sumie. Jeszcze jak przy tym jesteśmy. Chwila, co? Aha. A co? Co? Okej. Okay. Lubiłem gasić swoje świeczki, coś takiego? Może teraz ty będziesz to robił tak samo jak ja? Nie rozumiem. Dym po prostu. A tutaj co? Latce, dobra. Ale mniejsza. Ej, chyba to tutaj zawsze było takie? Nie, nie kojarzę. Chociaż dobra, może było. Ale tak, wiecie co, skoro i tak już przegraliśmy, co? Ja jeszcze może posiedzę po głowie się nad tą zagadką. Wiecie, czemu by nie? Skoro przegraliśmy, to nie chciałbym przegrywać kolejny raz, więc no, może warto się tym zainteresować od razu. No więc, a widzimy się za chwilę. Okej, zrobiłem to, od razu pokażę wam może odpowiedź. I szczerze, nie rozumiem. Naprawdę, będąc całkowicie szczerym, nie rozumiem. Patrzcie, robimy tak, jest 2. Robimy tak, nagle jest 5. Ja tego nie rozumiem. Jest tak poważnie, nie rozumiem. Przeanalizujmy, co tutaj się dzieje. To bije tu, nie zadając niczego, bo odbija się od tego i ginie. I bije tu. Tutaj nie uderza. Dobra, już rozumiem, jest. Bije w to i ginie, przez to nie uderza tutaj i to nie odskakuje. To bije dwa... Ale to jest sprytne. Nie wywnioskowałbym tego tak szczerze, myśląc o tym, tylko musiałem na losowo poklikać i teraz dopiero zaanalizować. Ale okej. Okay. Yeah. Okej, okay. I przy okazji mam jakoś, nie wiem co to. Ale okej, okay. Bez spotkania z nią. To drewniana rzeźba jest bezużyteczna, czym bezsensowna. Czasem zrozumiesz jej moc. Tak, ostatnio też, tam też wziąłem tą kartę, czy nie? Bo już nie pamiętam. Tak, dobra. Wziąłem kartę, więc chyba nie ma czym się przejmować. Dobra. No to idziemy i patrzcie, znowu inny pionek niż ostatnio. Miły taki malutki detalik, ale fajny. No, czemu nie? Nie możesz wybrać specyficznej bestii. Teraz musisz wybrać plemię, które preferujesz. Chyba nie rozumiem, ale niech będzie... oś? Losowo wybrane kopytna karta. Miałeś czegoś innego? Ale chwilę, to jest elk? Czekajcie, ja muszę coś szybko sprawdzić. Elk, wiewiórka, dobra. Musimy taki układ zrobić, dobra. Chcę sprawdzić, co to będzie oznaczało, więc tak, idziemy. A póki co idziemy dalej i... tak. Starożytna kobieta wychyliła się, czy pojawiła się za dębowego drzewa. Starożytna, albo można powiedzieć już stara, taka starawa czy coś takiego, ale dobra. Ostrożnie...
rozłożyła drewniane rzeźbienia. Potem gestykulowała w ich stronę. Jakoś tam, ale nadal nie jestem pewien, co jak wybierz. Nie do końca rozumiem, ale niech będzie. Co? Aha, dobra, czyli. My teraz mamy te swoje te jakby to, no, to totemy. Stara kobieta obnażyła swoje zęby w satysfakcji. Twój pierwszy totem był kompletny. Dotyk śmierci będzie teraz przekazywany na twoje wiewiórki, ale one nie mają wrażeń. To chyba zmarnowałem, ale okej, niech będzie. A tutaj mamy totem, który powoduje, że lejenie blokują lataczy. No, tak. Niezłe rozdanie. Co mu jest? Czemu on ma kwadratową głowę? A, dobra. O kurczę, żebym ja pamiętał tamto układ. Chciałbym to już rozegrać prawidłowo, ale nie pamiętam układu. Tutaj był chyba lejeń. Tam chyba był lejeń, więc... Na wszelki wielki rozegram to tak. Żeby od razu, wiecie, się pozbyć nadmiarowej karty. Ja tego nie ugram. Warto będzie po prostu, wiecie, naciągnąć mnóstwo wiewiór. I co by tu jeszcze więcej zrobić? Dobra, jeszcze jedną wybiórę. Wiem, że może to wam się wydawać głupie, ale chcę sprawdzić, co to robi. Jeśli nie pomyliłem wszystkiego, to może się uda i oddaję się. Nie. Było prawidłowe. Sądząc po hałasie, to chyba było prawidłowe. Dobra. Dobra. Super. Nie, nie akceptuję twojego poddania się. Teraz zaryzykujmy, bo może to zepsuje wszystko. Jeśli nie, to super. Jeśli tak, to niestety. A niech będzie kolejna wiewiórka, to znaczenia nie ma. Wygrałem. I zobaczmy może, co to robi. Tak, nie ukrywając mi, co zastanawia i... Teraz z tym? A, wyciągnąłeś to z olejnego obrazu. Musisz nie lubić kart, które ci daję. Dobra. Co? O co chodzi? Nie rozumiem. Zobacz mi ktoś? Nie? Ktoś mi wytłumaczy, co to jest? Może lepiej tego nie będę ruszał. A przy okazji... Okej. Mamy... Piesa, który będzie wskakiwał zawsze na drogę nowym stworom, które są zagrywane przez wroga. Ciekawe. Ale dobra, idziemy. Idziemy i co dalej? Znowu to samo.
To było już wcześniej. Okej. Kości starej kobiety, tej starożytnej kobiety zaczęły strzelać, gdy strzykać, wiecie o co chodzi? Tak jak czasami te w kościach macie jakby strzelające odgłosy, ale mniejsza, czemu uczucie. Gdy tylko podeszła. Katnie czy tam jakoś tak, ogólnie z trzęsącymi rękami albo z uściskiem dłoni, rozłożyła ofiary przed tobą. Wąż, nieśmiertelność albo lejeń. Znaczy, to jest nieśmiertelne wiewiórki. Nieśmiertelne wiewiórki. Okej. Stara kobieta zebrała swoje kawałki i powróciła w ciemność. Okej, ale jeśli mam teraz nieśmiertelne wiewiórki, to jest super. I teraz tak, co tu mamy? Jakieś nowe coś. Nie wiem co to, ale idziemy tam, bo nowe, wiecie, jak jest nowe, to trzeba sprawdzać. I tak, nieśmiertelne wiewiórki oraz... Okej, i coś takiego. Porcupina i tak, faktycznie, nieśmiertelne wiewiórki. Wiecie co? To może być głupie, ale zaryzykuję z czymś takim. Ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak on zginie, bo to jest wilk w klatce. A jak można było się też nauczyć już z oposa zamrożonego, jak takie rzeczy giną, to często wypuszczałem jakieś inne stwory, więc... Kto wie, może jeśli... to zniszczymy, to nagle... No wiecie, dostaniemy jakieś fajne coś. Okej, teraz tylko wiewiórka jeszcze jedna. Wiecie, żeby na pewno nie zginąć. Dobra. Wiewiórki nadal nieśmiertelne. Okej, jedna wiewiórka zniszczona i... Achievement, Uncage the Managerie. Wiedziałem, że jestem za to wilka. Widać, że nawet achievement był przewidziany za takie rzeczy. Co to było? A tak, był też jakiś hałas, ale tym się zajmiemy później i... Dingbag? Patrzcie, ten robal też trochę zmienił z wygląda. Interesujące. Naprawdę interesujące, te karty nam się zmieniają. A ten nadal ma kwadratową głowę. No piękne po prostu. Dobra. I teraz tak, musimy zagrać cokolwiek, co da nam większe obrażenia. Zębów dostaniemy na później, więc zbieramy tutaj i wilk. 5-2-3. O, ten dużo. Ale tak to, że zrobimy. Nie, nawet jeszcze bardziej to zmaksymalizujemy, patrzcie. Och, kłam. Tak, no co jest, tak jakby, ale dobra. I dawać zęby na później, przydadzą się. Dobra. I jak już tu też właśnie były jakieś hałasy, to chciałem, wiecie co, sprawdzić sobie, co to ma być. Więc tak. Idziemy, zobaczymy i... No, jak widać, tej klatki się też rozwaliła, tylko... Po co mi coś takiego, to nie wiem. Chociaż dobra, już tutaj to sprawdzaliśmy, w sumie jest podobne, więc czemu by nie. Zobaczmy, czy to zadziała. I co to daje? Tu widać, że zadziałało. W końcu zdobyłeś mój specjalny sztylet. Łap tej wiewióry. Chociaż mógłbyś chcieć tego nie zrobić. A...
teraz. Dobra, wiecie co, no to. Da się tutaj... Nie, tutaj nie mogę teraz poczytać o tych rzeczach. Szkoda. Zastanawiam się, co to jest i jak to działa. O, natrafiłeś na tego takiego... Ja co? Czy ja tam widzę maskę poszkiwacza? Ale tak, natrafiliśmy na poszkiwacza przy jakichś skałkach. Złapałeś mnie niestrzeżonego, tak jakby to powiedzieć. A, nie powinieneś mnie spotkać, dopóki nie będziemy trochę dalej na tej ścieżce. A, powiedz, czy masz ochotę na trochę hazardów? Aha. Jeśli wskażesz skałę, w której jest złoto, możesz sobie zachować. Powiedz mi, gdzie uderzyć. Okej. Okay. Niech będzie tutaj. I... Bonk. Dag nabyt. Nadal nie wiem, co to oznacza, ale nie ma złota. Jest to mrówka, która gubi ogon. Ale to śmiesznie wyglądająca, jakby to powiedzieć, poczwara, jakiś tak, brakuje mi słów, szkodnik. Zachowaj go. Okej. Okay. No i ognisko. Okej, okay, tak. Głodujący, przetrwający przy umierającym ognisku. Tak. To już było i... Rób co musisz. Nope. Bullfrog, Elk. To by tutaj w sumie ulepszyć. I patrz, widzicie? Uwolniło nam to też wilka, tak jak podejrzewałem. Ulepszyć. Nie może jego, skoro będzie wskakiwał naprzeciw wszystkim rzeczom. Wiecie, wszystkim wrogom. Bośmy tylko go nie stracili i... Dobra. Okej, okay, nie straciliśmy. Wiecie co, to może ich się nie da stracić? Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy w takim wypadku tutaj, na ostatnią bitwę. Dzisiejszego epizoda. Jedyne, co to chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj może, co jest z tym specjalnym nożykiem. A... Niesiesz obciążenie na wadze. Ból jest chwilowy. I co, działa dosłownie jak tamto, jak to się nazywa? Jak... To do wyrwania zębów? Nie wiem, no... Aż musi, żeby to sprawdzić. Z drugiej strony... pewnie będę żałował, że nie zostawiłem sobie tego na jakiś inny moment. Nie, no dostaliśmy coś nowego, dobra, zaryzykujmy. I co? Halo, to jest! Co? Co za idiota? Czy on sobie oko... usunął? Ała, cholera, Jezu, nie. Ja sam myślę o takich rzeczach, mi jest trochę niedobrze. Uwierz w to lub nie, nie jesteś pierwszym, który stracił oko tutaj. A, to nie jest zbyt zabawne, jeśli jesteś w połowie ślepy. Może zechcesz je wymienić? No. Ile, czyli ja straciłem oko i teraz mam sobie wziąć inne oko? Okej. Mnóstwo tu różnych oczków, a jedno świecia i... Powiem szczerze, że wezmę to świeciające. Jak się tak wyróżni, chociaż z drugiej strony patrzy, co jest takie z rozdwojoną jakby źrenicą.
dużo normalnych i świecące zadowolone. Okej, okay. Niech będzie świecące, bo to najdziwniejsze. Achievement, Ancestral Vision. Lepiej i przy okazji, patrzcie, mam jakiś napis. Znajdź zbawienie. Koku clock, czyli zegar z kukułką. Teraz lepiej. Bez znaczenia, wybór jest ostateczny. Okej, wiecie co? W tym momencie może najpierw będzie się zakończymy odcinek, bo w sumie tak. Jakieś magiczne nowe coś i w ogóle. Nie, to tak, chyba wystarczy. Aha, faktycznie coś jest na zegarku. Tutaj też coś jest i... Nie wiem, co o tym myśleć, ale tak, cokolwiek tu jest, po cokolwiek tu jest, to wszystko, to zobaczymy już w kolejnym epizodzie, bo ten tak trwa długo. A jeszcze tak, bo muszę się trochę, powiedzmy, otrząsnąć po tym, jak... po tym obrzydzeniu, no nawet jeśli to jest taka pikselosa, to nadal trochę, fuj, z tym takim wydłubaniem sobie oka, o Jezu, nie. Im bardziej o tym myślę, tym jest gorzej, dobra. Ja naprawdę na tym skończę, dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się. Hej.